ja jestem przykładem tego, że ja miałam przez całe swoje życie ogrom kompleksów. Po pierwsze, nie wyglądałam jak moi rówieśnicy, tak? Ja jestem mulatką, miałam dużą pupę, duże oczy, duże usta. Oprócz tego w moim domu nie mówiło się, było mało tego ciepła. No nie mówiło się kocham, rzadko mówiło się ktoś ładnie wygląda, więc ja nie byłam do tego przyzwyczajona. Więc wchodząc do showbizu, jak czytasz, że jesteś gruba, brzydka i taka czy siaka, a sama też tak o sobie myślisz, no to przyjmujesz to, prawda? Tak. Uważasz, no i, że tak jest. Że no tak jest, tak, tak. I wszyscy nie mogą się mylić. Tak, tak. A ja się z nimi jeszcze zgadzam, bo do tego stopnia to było, że wiesz, naprawdę wszyscy. Że tak. Były na przykład komentarze typu ma nogi jak takie coś tam, a ja no mam nogi jak parówki. Wiesz, jeszcze sama dodawałam tego hejtu na siebie, bo byłam przekonana, że tak trzeba, że to pokazuje dystans czy coś, ale ja tego dystansu de facto jeszcze wtedy nie miałam, bo byłam dziewczynką dorastającą na oczach widzów, nie?